To była, ta lina była na tym, na wieża, to kółko tam jest, nie na tym. No, no. I to się kręciło. I szola była na tym, też. Aha, i tak. No to on tu siedział i tym jechał, wiesz? Ale to co na tym, to szola tym zjeździło. No, to było napędzone, nie? Maszyna wyciągowa to jest jedyna w Polsce parowa. Zrobiona też była na parowa. Też podobno do tego, tylko to się wystawa, nie? Widzisz, maszyna wyciągowa szybki był was. I tu potem, jak zjechał na dół, to dostał sygnał. Musimy się zatrzymać, nie? Tu, no mówię, tu, co? Tym, tak, i do łóżka. I tu może tu telefon to był tak. Na maszynę to był raz, z drugi to było tym, co było na szybie, na wierzchu, 400-600. I potem żółpię, i do wieża 6. To czyli ile razy, nie? Zadzwonił, wiesz? No, takie coś. Tu siadam na tym. Tu idzie w leśno to? No, wypowiadam tak. A to nie wiem, czy to idzie tak. Widzisz? Nie, no bo to nie jest już ty. Ale nie chodzi, tu nie ma pary. A, trzeba więcej zjeść, no nie ma. I tak to poszło w zapomnienie. Ja, to Niemcy chcieli zabrać sobie. Ale tu to by się zgodziły. I tam to poszło, skrzyż zrobili i nie ma. Tak, wyremontowali, szykowali, oni to konserwują. To było to samo, co i w Redutowa, bo to Redutowa. Ta druga jest tam, to robisz słony. To kto się tym zajmuje? Kto teraz się zajmuje? To jest burza. Należy do burza. Ale jechałem na maszyny wyciągowe. Na Szwajberze w tym chyba. W Sylwestrze. Na Sylwestrze nie było. Jak to nie wiem. Nigdy nie robiłem. Nigdy nie robiłem na fajnym. Nie wiem, co to te tłoki poruszały tutaj, tak ścisna, i tu kręciło to pan narzędziło całą pasę. Nie świeci. I tu była ta lina. Aha, i tu po tym szła, tak? Lina. Ta lina była tak pomyślna. Jedna szła do góry, a druga szła wielka. To poruszało te kroki. To było na winety. I to zjechałaś aż na 400 metrów. Co? Jak to było, czy było trudności albo coś, to się przyjeżdżało i tak się ciągnęło na te łańcuchy. To był taki dzik.
to było. A co to jest? Z czego to jest? Drzewo? To był dom. Drzewo. A z drzewa? Drzewo. Drzewo. To bo się nie mogło ślizgać. Aha. Wiesz? I to było oznaczone, widzisz, na przykład tu była jedynka. No. To był na przykład poziom 400 pierwszy. Metrów. I strzałka na dół. I tu musiał na tej cechy, tak była cecha taką, i tu musiał stanąć. Tak jechał i pod tymi, wiesz, wajchami tak jechał. Tu na te liny jakie grube. Aha, widzisz, a tu ma lina. Ta lina była. To jest metalowe? No tak, stalowe. Tak, zależy jaką plecionkę. Tak, tu, bo były, lina była do klatki, a pod spodkiem z klatki była długa lina. Czytam chyba na tabelę, znasz co czytałem, na którym nie było. To było pisane. Aha, to trzeba było pisać, nie? No. Wyrównawczo to była pod klatką, wiesz? Wyrównawczo. No a tu masz taki ten, widzisz taki łańcuch? I cało, i to się ciągnęło, i cało to się przesuwało, właśnie taki dźwig. Ta kosównica, nie? I to było, widzisz, i to było, musiało być czyszczone. A tu miał oliwiarka, i tu wszystko po tym oliwie, to się błyszczyło wszystko. A tam to jeszcze masz olej, tam jeszcze w tym jest, czy co to jest? Co to tak? No jeszcze powiem, bo tutaj tam było jeszcze wszystko, panelki, to wszystko trzeba dolewać. Maszyny parowe kopalni Choin. Bo to się powiedział, że kopalnia Choin się nazywała. I to, a potem to zrobili kopalnia redutowy R1, R2. I to połączyli. R1 i R2. Tu zebrowali, a przy podziemiu szło to wszystko wydobycie i węgiel na redutów. Bez panu tu mieszkał. W 1932 roku, w tym roku nie wjadą, włączony został do Polski. Który? W 1932 roku. Dwie klatki były, zachód i wschodnie. Wiesz? Jak wschodnio była na górze, na prawo, to tam była maszynca Piotrów. Było najgłębiej. I potem się nie miły, wiesz? Ta szła na dół, a ta szła do góry. W jednym punkcie były na ruchu. Wiesz? I na przykład, jak była na 400 metrów, to czerwone, co jest na 400 metrów, to musiał tak cyklować, żeby stanąć na te 400 metrów i tam potem sygnalista, co był na 400 metrów, poszedł, on miał taki dzwonek, pociągnął raz i on musiał się zatrzymać. Jak uderzył dwa razy, pociągnął dwa razy, to zaś musiał jechał do góry. Wiesz? Do góry jechał i ty na wierzchu zaś rozmów pociągnął, wiesz, za dzwonek. A jak zaś trzy razy, to zaś jechał na górę, wiesz? A potem on mógł jechać na przykład sygnalistą, bo na dole nie było sygnalisty. Trzeba było, on musiał na wierzchu odbić,
że on jedzie jako sygnalista na dół. To on musiał odczekać ileś tam sekund, a raczej tam pół minuty, bo musiał odbić, wejść do klatki, pozamykać i czekać, aż ten sygnalista, raczej ten maszynista ruszy. I ten maszynista tak na szkubę, to wiesz, że już zaczyna, nie ruszać. I jedzie. A ja jadę bez raczej sygnalisty, ale ja bym radę, to musiał być 6, 4 i 3. To jest taki był ułożony sygnał, że on jedzie w dół. A jak była jazda, przykładowo jazda ludzi było, nie? To musiał bić, ten sygnalista musiał uderzać we dzwonki 4, nie? Przerwa 2 albo 3. 2 do góry, a 3 na dół. No, to jest przewodnik. Tutaj nie, akurat tylko był towar. A to było podobno ta maszyna, bo to tam też była parowa, tylko zlikwidowali, a to się ostała, nie? Zabytek. Nie, nie ma pary, nie? No, to była para, to była teplowa i to musiała być para dostarczona, żeby to uruchomić, nie? Jedyna w Polsce. No a maszynista siedział tutaj na tym krześle. Obserwował tu, właśnie mówiłem, dwie klatki były zachodnie, wschodnie, one się później, ta jedna poszła do góry, na samą górę w tym szybie, a druga była na samym dole, nie? Lokomotywa by musiała pobierać. Może nas tu pojedzieć. Na lewo i na lewo. Zwróci mnie o 4. Zrzuć mnie o 4 metry na sekundę. A z wydobyciem, jak na R1, to z wydobyciem miał 9 metrów na sekundę. Z rękiem, a skip 12. No nieraz jechałem skipem. Nierealnie. To musiało być, jeżeli ludzie jadą do dół czy do góry, to musiała być załączona jazda ludzi, żeby mógł zjechać. Potem się pomyliło tym wątkiem. Kamila była na wrota, co na tym będzie. Jedna szala z dołu, a druga szala z góry. To jest okien na góry, które są teraz zamurowane, teraz w górę, na góry. I kamila z góry szła na to koło na wieżę, a druga szła, nie, z dołu. Dwa kółka muszą być. A to dokładnie to się tam jest, gdzie się znajduje klatka. Nie? Były dwie klatki. To jak białe, to całe to jest 6. Klatka na przykład ta jest na poziomie, który tam jest potrzebny, nie? Poniżej 30. Tam, no, klatka będzie na górze. Pod sprawie sobie to jest. To chodziło. I ona się. Ta była na górze, ta była na górze. I teraz jak on w górę mu dał sygnał 3 razy, to on jechał w dół. A ten w dołu musiał mu dać sygnał 2 razy. Nie? Maszynista to odebrał i tu współuchował to wszystko. Nie? W pewnym momencie by się weszły na dół. Na zerze. Na zerze. W środku. Jak jest 600 metrów, to na 300 metrów, które się wyznają. W siebie też, bo w siebie był przedział. Tam na przykład kable były leciały. Tam później klatka, to były takie przedziały. I później jeszcze był przedział drabinowy, ucieczkowy. Przykładowo wystąpiła awaria czy zagrożenie, maszyna zepsuta albo coś, trzeba uciekać. To trzeba było iść na przedział drabinowy i się rodziło drabiny metalowe, tak, odeszło, tak, odeszło. I trzeba było, ta drabina, nie pamiętam, gdzie ona była, chyba gdzieś 20 metrów, tą drabiną. Woda oczywiście leciała z góry, nie, bo to woda leci tym siebie.
fajne rzeczy. Wspomnienia są idealne. Tam był taki komin, widać na tych dzieje kopalni, co tam było na tym obrazku. I tam była właśnie ta kopalnia, produkowała pał. Nasza legenda do tego. Wartość metalu. Jak z, no, nie, przepraszam, nie zawartość metalu, zawartość tlenu. Jak wszedł górnik z taką lampką, to się paliło tam. I jak mu to zgasło, ten płomień, to znaczy, że zawartość tlenu obniżyła się do poniżej 19%. A w powietrzu atmosferycznym mamy tlenu 21%. A w kopalni musiało być minimum 19%. Nie było nigdy takiego zawartości tlenu jak na powierzchni. Nie? No, to tak, no, jeszcze z początku, dawno, dawno temu, to górnicy brali kanarki do kopalni. Jak kanarek zleciał z patyka, to aha, nie miał tlenu. I to była oznaka, że trzeba uciekać, bo nie ma tlenu. Lepszy kanarek niż te szczury. A tu jest taki aparat ucieczkowy, co kiedyś. Lata, pierwszy aparat, tak. A to też mówili, że jak szczury się trzymały, to było dobrze. Ciekawe. Ale uciekają, szczury wyczuły zagrożenia. Zbliżające się. Tak, to uciekają. Najpierw były myszy, a później się pokazały szczury. Jak była jazda ludzi, to się zapaliło. Czy hamowanie, czy coś, to wszystko było sygnalizacją świetlną. Pokazywało tutaj tego maszynistę. Jak była blokada, przykładowo awaria, albo jakiś alarm, to mu się czerwono zapaliło. No, było wszystko oznaczone, opisane. Ten mój telefon na poszczególne poziomy. Mam takie szafy sterownicze, jak robiłam na klibancie. Tak? Jak dom ze 600 mu zakręcił korbą raz, no to znaczy, że było do naszej listy. Jak na dwa razy to zrób, to tu znaczy się na górze, nie? No. Tak wyglądała. Tu jest ta lampka benzynowa. A karbidówka też to? Nie, to karbidówka jest całkiem inna. Tu są te lampki. Ja ty masz karbidową? Tu jest karbidówka, no. To tu się paliło, widzisz, taki ten ogar. Aha, to ona była wcześniej. Co? Ona była wcześniej, dopiero no, później tak, była tak. Tam jeszcze zakładali takie takie lustro było. A ja, żeby to karbidu dało, świeciło. Karbid każdy dostał, no i potem trzeba było wody, nie? Jak nie miał wody, no to wziął i się wysikał do tego. Ja? No i... Wysiadał. Jak do oddziału daleko trzeba było jechać, to zawsze im brali karlika i jechali, nie? No ale to każdy z was mógł siadać, już czegoś takiego tam jechać? Nie każdy, elektryk jechał, nie? Ale musiał mieć klucz. No. Klucz, wsiadałem tu. Tu był taki klucz, tu się wkładało, takim tym, przekręcało się do przodu albo do tyłu i tu, tu jest hamulec. Bardzo mi nie odjedzie. Uwaga, bo jadę. No. I tym się kręciło, wiesz, jechałaś, nie? Jechałaś do przodu. Stanęłaś, zahamowałaś, nie? I teraz tym rączką trzeba było tak, bo tu pisze albo przód, albo tył. Jak tam, to już musiała tu zaglądać. Mm-hmm. No. Ale to tylko samą tą maszyną, czy jeszcze jakieś wagoniki? No, z węglem. Przeważnie, jak my jechali do oddziału do awarii, no, daleko, to my brali takiego karalika. Ale bez tych wagoników? Bez. To znowu był elektryk, który to ładował. To są baterie akumulatorowe. To całe zdejmował. I podłączał tutaj to. Mm-hmm. To był już najdłuższy koncert. I ten podłączał, wiesz, te całe. Najpierw to musiał wszystko powyciągać, te cztery. Mm-hmm. To musiał zdjąć. Albo jak miał miejsce, to bez zdejmowania podłączał kable cztery takie.
No ale jeszcze miał światło. To już nie ma. Tu jest światło, tu jest światło. Tu jest światło. Gdzie to widzisz? No. Aha. I tu mu się świeciło. Gdzie? Tu jest. To miał tyle światła. Tu z przodu i z drugiej strony też, nie? Tam też musiała być maszyna wyciągana. Tu i tu. Na ten szyb. Tu jest szyb. Jaki to jest? Głowacki. Głowacki. A tam był... I ta maszyna wyciągowa była do tego szybu. Jedna szła na dół, do tego dolnego, a druga szła do tego górnego. Wiesz? I to była lina bez końca.